W poprzedniej części serii wskrzeszamy komputer do gier, dokonaliśmy wymiany słabiutkiego jak na dzisiejsze czasy procesora AMD A107870K wraz z płytą główną oraz pamięcią ram. Były tutaj tylko dwie kości po 4 GB, a na obecny czas jest to zdecydowanie za mało. Za 200 zł udało nam się dostać sporo mocniejszego Ziona, nową płytę główną oraz 16 GB pamięci ram, z tym, że jest to 16 GB w jednej kości. A jak doskonale wiemy, DDR3, które się tu znajduje, bardzo, ale to bardzo nie lubi pracować w pojedynkę. W ten sposób mamy jakąś połowę przepustowości niż wtedy, gdybyśmy mieli dwie kości. No ale Zion to procesor serwerowy. Obsługuje nawet quad channel, gdzie w teorii połączenie takich czterech kości może podnieść przepustowość niemal czterokrotnie. OK, zmierzymy przepustowość, lecz czy ta przełoży się na większą liczbę klatek w grach, lepszy frame pacing oraz czy programy użytkowe w jaki sposób na tym zyskają. tym właśnie zajmiemy się w dziesiątym już odcinku. z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania HD. zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG -Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i Zdarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. W dziewiątym odcinku podmieniliśmy platformę opartą na procesorze AMD A10 7870K na układ od Intela. Xeon 2650 V2 wraz z nową płytą główną oraz 16 GB MP RAM kosztował mnie 202,40 złotych. Tak już z przesyłką i opłatami celnymi. Ten upgrade okazał się strzałem w dziesiątkę. Po prostu niewielkim kosztem udało się znacząco podnieść wydajność komputera. Jednak wciąż zostaje tu sporo niewykorzystanego potencjału. Może i mamy teraz 16 GB pamięci ram, co brzmi dość dumnie, ale skoro jest to tylko jedna kość, to działa ona w trybie przecież jednego kanału single channel. Na swoim kanale już nieraz wałkowałem tematykę ilości kanałów czy ranków. Jeśli przegapiłeś te materiały, to w opisie zostawię kilka linków. Tam wyjaśniam sporo zagadnień, których tu nie ma sensu kolejny raz powtarzać, więc do rzeczy. Poprzednio przetestowaliśmy tę jedną 16GB kość, która przyszła wraz z płytą główną i porównywaliśmy wyniki względem poprzedniej platformy. Teraz czas na zweryfikowanie tego, czy dodanie większej ilości pamięci RAM rzeczywiście się tak bardzo opłaci. Dlatego dokupiłem trzy kolejne, niemal identyczne 16GB moduły i to one posłużą nam do większości testów. Koszt takiej trójki już z wysyłką z Niemiec do Irlandii, w której jestem, wyniósł mnie około 28 euro. Lecz co jeśli nie chcemy wydawać takich pieniędzy? Otóż jakieś 6 czy 7 lat temu znalazłem ten zestaw w śmieciach elektronicznych gdzieś na tyłach jakiejś fabryki. Była zima, padał deszcz, więc przygarnąłem je do domu, dając im ciepło i schronienie wewnątrz swojej wystawki za szybką. Wyglądają one tu naprawdę ślicznie, ale nic dziwnego, że trafiły do śmieci. Jest to w końcu 16-gigabajtowy zestaw, czyli każda kostka po 4 GB. Prędkość 1333 mega transfery na sekundę, więc naprawdę nic specjalnego i dni świetności już wtedy miały dawno za sobą. Ale czy będziemy w stanie skleić z nich coś sensownego? Moim zdaniem warto spróbować. No po skoro takie pamięci da się znaleźć nurkując w śmieciach, ewentualnie jeśli nie masz dostępu do takich miejscówek, to pewnie można taki zestaw dostać, Wymieniając się za, ja wiem, swoich ogórków kiszonych. Dlatego nie zaszkodzi sprawdzić, jak te cztery kostki sprawują się z naszym Zionem. Dokonamy też ultra dziwnego miksu jednej 16-gigabajtowej kości z trzema czwórkami. Wiecie, taka opcja 28-gigabajtowa, z czego 3 czwarte kości wygrzebane ze śmietnika. Myślę, że jest to bardzo interesująca opcja. No ale pojawiły się pewne problemy. W tym materiale miałem przetestować i pokazać, jak wielkim upgrade'em jest Quad Channel, dlatego też mam tutaj ze sobą tak wiele pamiątek. Jednakże okazuje się, że producent tej płyty głównej odrobinę sobie zaoszczędził i wyeliminował taką funkcjonalność. Po włożeniu czterech modułów pamięci program CPU-Z w tym miejscu powinien pokazać Quad Channel, no ale jak widać napisane jest tutaj Dual. No dobra, może program się myli, wracam na stronę produktu i przeglądam, no i faktycznie, w sekcji kanały pamięci, jak byk napisane. Podwójne. Nawet się nie spodziewałem, że płyta główna dla serwerowego procesora może być pozbawiona tak pożądanej funkcjonalności. Śmigając odrobinę po Ali możemy się przekonać, że część sprzedawców nawet zupełnie nie wspomina o tym fakcie. Gdzie indziej taka informacja znajduje się jedynie na obrazku i jeśli czytamy same dane techniczne, to może nam to umknąć. W końcu główną zaletą zionów, oprócz oczywiście niskiej ceny, jest fakt obsługi czterech kanałów. To dzięki temu ziony, nawet z wolniejszą i też sporo tańszą pamięcią, są w stanie mocno deptać po piętach nowszym, ale budżetowym rozwiązaniom. To w końcu kładczany sprawia, że ziony są tak atrakcyjne i tak ciekawe. No ale nie, przynajmniej nie jest to płytą. Może i ma ona dobrą cenę cztery gniazda, miejsce na dysk wiemi, Lecz na czerwono, większą czcionką napisano jedynie o tym, że płytę wysyłają bez baterii ale to przecież drobiazg, więc siupią do koszyka i zaczynamy zabawę. Zresztą przypuszczam, że cała masa osób, tak samo jak ja, zakupiła płytę do Zion'a, może nawet obsadziła wszystkie cztery banki i do dziś jest przekonana, że mają fajnego, budżetowego proca, który działa im w quad Channel, gdzie w rzeczywistości jest to jedynie podwójny Dual Channel. Skoro sprzedawcy często ukrywają fakt, że dana płyta jest dual, to jak znaleźć tę pożądaną przez nas obsługującą Quad Channel? Piotr, jeden z widzów kanału podzielił się bardzo istotną informacją i tu zacytuję to, co wysłał mi on w mailu. Reguła jest taka, że nie wspiera kład channel 99% płyt, które nie są w pełnym rozmiarze MATX, czyli mają wysokość w okolicach 215-217 mm. Płyty, które mają 230 mm wysokości i więcej, wspierają kład channel. Bardzo rzadko zdarzają się wyjątki od tej reguły. Dlatego taka, wciąż niedroga płyta marki Makinist, mająca 235 mm wysokości, rzeczywiście powinna wspierać Quad Channel i najwyraźniej to ona byłaby tutaj lepszym wyborem. No ale mleko rozlane. Nic z tym teraz nie zrobimy i skoro już wylądowaliśmy w tym miejscu, to warto sprawdzić czy podwójny dual w jakikolwiek sposób jest sprawniejszy od normalnego. W końcu, dodając kolejne dwa moduły, zwiększamy ilość ranków, co rzeczywiście może przynieść dodatkowe korzyści, tak samo jak korzyści przynosi to na platformach konsumenckich. Z drugiej zaś strony, im większa ilość pamięci RAM, tym większe obciążenie dla kontrolera pamięci znajdującego się na procesorze i jego sprawność zadecyduje o tym, jaki zestaw pamięci najlepiej wybrać. W takim razie, rozpocznijmy od sprawdzenia przepustowości w programie Aida 64. Widzimy, że jedna singlowa 16-gigabajtowa kość to. Bardzo słaby pomysł. Szybkość odczytu i kopiowania jest zatrważająco niska, nawet względem takiego pośmietnikowego 16GB i, co ważne, wolniej taktowanego zestawu. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że przy 1600 megatransferów na sekundę mamy opóźnienia 11, 11, 11, gdzie dla 1333 są to odpowiednio same dziewiątki. Ok, a co jeśli chcemy przykombinować i do tej 16 dodamy 3 4GB moduły? Pewnie jako jedyni na osiedlu będziemy mieli dziwnie brzmiące 28 GB. Powód do dumy z wyjątkowym to jedno, ale zaskakujące jest to, że jakkolwiek durny wydawałby się pomysł takiego mieszańca, to i tak jest on sporo lepszy niż jedna singlowa kość. W grach też to wyjdzie, ale do tych przejdziemy dopiero za chwilę. Chociaż tutaj należy wspomnieć, że podwójny dual będzie działał jedynie do zapełnienia pierwszych 16 GB. Po przekroczeniu tej wartości zdani będziemy na te pozostałe 12 szorujące w trybie singlowym. Niby słabo, ale jeśli korzystasz z programów użytkowych, które wymagają tak wiele pamięci, to lepsze to niż plik wymiany na SSD czy nie daj Boże na HDD. Spójrzmy za to, jak prezentuje się wyniki na prawidłowym dualu, złożonym z dwóch szesnastek. Odczyt wzrasta, kopiowanie również, ale zapis leży. Widać opóźnienia celi 11, przynajmniej przy takim taktowaniu, odrobinę ciążą. Zapełniając wszystkie cztery banki pamięci samymi szesnastkami, zyskujemy w sumie nic oprócz większej pojemności dla programów użytkowych. Dla gier to i tak niczego nie zmienia i 32GB w zupełności by wystarczyły. A co gdyby spróbować te pamięci dodatkowo podkręcić? Ok, słowo podkręcanie jest tu mocno na wyrost. Nie podbijamy napięcia, nie zaciskamy timingów, a zwyczajnie w ustawieniach północnego mostka wymuszamy prędkość 1866 megatransferów. Zapisujemy ustawienia i bailando. Przy 1600 pierwsze opóźnienie wynosiły 11, teraz 12, ale skoro mamy o 266 megatransferów na sekundę więcej, to i tak powinniśmy wyjść na tym zwycięską ręką, czego dowodzą testy. Spójrzcie sami na to. Mamy ogromny wzrost szybkości i odczytu kopiowania, co oczywiście bardzo cieszy. Natomiast zapis wzrósł nieporównywalnie na 32 GB, zaś tylko trochę na 64 i wbrew pozorom nie jest to błąd. Wszystkie testy przeprowadzam w kontrolowanych warunkach i powtarzam je przynajmniej trzy razy, wyciągając średnią. Więc co ulicha? Otóż, jak widzicie, opóźnienie zmierzone przez AIDA na 32 GB zestawie jest absolutnie najniższe gdzie przy 64 GB pamięci, pomimo takiego samego CL i taktowania, niespecjalnie cieszy. Choć niezbitych dowodów nie mam, to mogę jedynie przypuszczać, że winny temu jest kontroler pamięci, który ma zwyczajnie już za ciężko adresować i alokować tak ogromną przestrzeń. To samo widzimy przy 1600 megatransferów na sekundę. 32 GB notują niższe opóźnienia niż 64. Tutaj podbicie o kolejne 266 megatransferów na sekundę sprawia, że kontroler ma jeszcze trudniej ogarniać i najprawdopodobniej to właśnie on staje się wąskim gardłem. Natomiast nim jeszcze przejdziemy do gier, szybko zerknijmy do pomiarów wykonanych w seven zipie Pozostawienie jednej kości pamięci jest totalnym nieporozumieniem, przynajmniej jeśli chodzi o sprawność kompresji. Już byle jaki Dual będzie o wiele lepszy i choć różnice w pozostałych konfiguracjach nie wyróżniają się jakoś znacznie, to możemy zauważyć, że właśnie 32GB Dual, po nazwijmy to OC, wypada najlepiej. Z kolei zabawne jest to, że dekompresja nade wszystko ceni sobie najniższe cel. Tylko czy to, co mówią nam benchmarki syntetyczne, przełoży się na gry? Cyberpunk wskazuje nam, że woli Dual Channel złożony z tych samych, nawet wolniejszych kości niż z takiego mieszańca. No, mówi nam też, że gardzi i brzydzi się jedną, singlową kością. Pomimo pięciokrotnego powtarzania testów na czterech ostatnich konfiguracjach, uśrednione wartości wyszły tak jak widać. Trudno mi to wytłumaczyć, dlaczego 32 GB na 1600 MB na sekundę wypadły gorzej niż z czterema kośćmi? Może ma to coś wspólnego z ilością ranków i Cyberpunk to lubi. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Dwie 216 przy 1866 wypadły minimalnie lepiej od 64 GB. W Red Dead Redemption 2 sytuacja nawet jeszcze bardziej przewrotna i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu wychodzi na to, że ta konkretna produkcja po prostu uwielbia najniższe CLki Pośmietnikowe, wolne 1333 megatransferów na sekundę wypada tu zauważalnie lepiej niż nawet 32 czy 64 GB w CL12 1866 megatransferów na sekundę. Jeśli faktycznie uda się Wam taki podobny zestaw zgarnąć za słoik ogórków, to Do grania naprawdę nie ma co marudzić i warto taką opcję rozważyć. Teraz wjeżdża trzecia odsłona wiedźmina i wiecie co? Analizując te wyniki, nasuwa mi się pewna refleksja. Otóż przywykliśmy patrzeć na te wszystkie filmiki na YouTubeach śliniąc się na najdroższy, najlepszy sprzęt, wiedząc, że i tak nie możemy sobie na niego pozwolić. Ewentualnie tylko nielicznych na niego stać. Zabawa z Jonem udowodniła mi, że składanie czy nawet wskrzeszanie komputera wciąż może przynosić ogrom radości i im mniej wydamy. Tym większa satysfakcja. Niby fajnie mieć 64 GB, no owszem, brzmi to dumnie, lecz aby mieć z tego jakąkolwiek korzyść, programy, w których pracujesz, muszą jej potrzebować. Patrząc na te wszystkie wyniki, widzimy, że większa ilość pamięci, przynajmniej z tym konkretnym zionem, znacząco obciąża komputer, sprawiając, że 32 GB działa sprawniej i szybciej w grach oraz programach niż 64. Swoje filmy montuję w DaVinci Resolve Studio i tam rzeczywiście potrzebuję 64 GB. Znacząco usprawnia i przyspiesza mi to pracę, lecz do takiej budżetowej maszyny do grania i ogarnięcia czegoś do szkoły czy pracy to nawet takie dzielne, wygrzebane z kosza 16 GB w zupełności wystarcza. Chociaż jeśli dołożenie drugiej 16 mocno nie naderwie Waszego budżetu, to taki zestaw po podbiciu do 1866 megatransferów na sekundę zapewni Wam najlepsze wyniki. Jak wiecie, plan zakładał tutaj test Quad Channel i wybaczcie, że wyszło inaczej. Jednakże mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W końcu nauczyliśmy się z niego wielu ważnych rzeczy. Po pierwsze, kupując płytę bądź mega ostrożny i zwróć uwagę na jej wysokość oraz upewnij się, nawet napisz do sprzedawcy zapytanie czy płyta, aby na pewno obsługuje Quad Channel. Jeśli nie, to tak jak widzisz 4 4GB wolne kości są i tak o wiele szybsze niż jedna i tak. Je też udało mi się bez trudu podbić na 1600 megatransferów na sekundę. No a jak będzie w przypadku płyty, która rzeczywiście obsługuje cztery kanały pamięci? Jeśli Was to ciekawi, to mogę taką kupić i dla Was przetestować. Zostaw like oraz komentarz z taką prośbą, a przypuszczam, że na pewno się uda. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie odwiedź moją stronę tekmaniachd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały.